Książki czytane. Katarzyna Emmerich. Część 45. 1. Jezus przybywa do Sychar Kedar i nauczy o tajemnicy małżeństwa. Odprowadzony przez wielu mieszkańców, wyruszył Jezus z Kedar od strony północnej. Grunt był tu już równiejszy. Pierwszym miejscem odpoczynku była jakaś pasterska osada. Drzewa zasadzone tu były długimi rzędami, a gałęzie splecione ze sobą. Chaty porobione były przeważnie z gałęzi i pełno otwartych szop stało dookoła. Pod jedną taką szopłą zasiedli przybysze do posiłku, złożonego z fig, winogron i daktyli. Noc była piękna, ciepła, więc siedzieli jeszcze na świeżym powietrzu, gdy niebo zaiskrzyło się gwiazdami, w których słabym świetle błyszczały brylantami kropelki rosy. Odprowadzający powrócili stąd do swych domów. Jezus zaś wędrował dalej z trzema młodzieńcami, nauczając wszędzie i dopiero wieczorem następnego dnia przybył do małego miasteczka Sychar Kedar, leżącego u podnóża góry. Była to właśnie miejscowość, w której Jezus nauczał podczas godów Fedon, że tak wielu ludzi żyje tu w niedozwolonych związkach małżeńskich. Mieszkańcy wyszli naprzeciw i zaprowadzili go do publicznego domu godowego, zupełnie podobnego jaki był w Kanie Galilejskiej. Zebranie było liczne, młodzi bowiem małżonkowie, niedawno poślubieni, stracili rodziców skutkiem nagłej śmierci i teraz ugaszczali tu wszystkich, którzy brali udział w pogrzebie. Przed domem był dziedziniec otoczony kratą, a na dziedzińcu sztucznie pleciona altana. W czterech rogach altany stały wydrążone kamienie z wodą, z której wiły się po palikach pnące rośliny i czepiały się arkad, biegnących do środka podwórza, a wspartych na kolumnie, pomalowanej sztucznie na marmur i zdobionej w bogate rzeźby. Rośliny te wciąż utrzymywały się świeżo jak trzcina. Było także mnóstwo innych ozdób i wieńców, a wszystkie nadzwyczaj gustowne i piękne. Jezusa i towarzyszy wprowadzono najpierw do sali koło podwórza, umyto im nogi i podano przekąskę. Potem przeszli do innej komnaty, gdzie zastawiona była uczta, podczas której Jezus nauczał, przy tym sam usługiwał do stołu, dodawał wszystkim chleb, owoce i plastry miodu, nalewał z dzbanów i kubków trojaki napitek, mianowicie jakiś zielony sok, żółty napój i trzeci jakiś całkiem biały płyn. Ze strony nowożeńców był na uczcie tylko mąż, zwał się Eliud. Niedawno ożeniony, pojechał na gody do Edon, a powróciwszy, nie zastał już żony rodziców przy życiu. Ci dowiedzieli się tymczasem przypadkowo, że córka ich, z żoną Eliuda, jest cudzołożnicą i ze zgryzoty nagle pomarli. Eliud sam nie znał powodu ich śmierci, bo nie wiedział nic o postępowaniu żony. Po uczcie kazał Jezus zaprowadzić się do jego domu, nie biorąc ze sobą młodzieńców. Tu porozmawiał na osobności z żoną jego, szczerze opłakującą swój postępek i śmierć rodziców. Niewiasta upadła panu do nóg, wyznając swoją winę. Potem zaprowadził go Eliud na miejsce spoczynku. Jezus przemówił doń jeszcze poważnie, wzruszającymi słowy, po czym odprawiwszy go, pomodlił się i udał się na spoczynek. Nazajutrz rano przyszedł znów Eliud do sypialni, niosąc miednicę i zieloną gałązkę. Jezus spoczywał jeszcze na posłaniu, wsparty na ręce, lecz zaraz wstała Eliud, umył mu nogi i otarł własną suknią. Wtedy kazał mu Jezus zaprowadzić się do jego modlitewnika, mówiąc, że chce tam nawzajem umyć jemu nogi. Eliud nie chciał oczywiście przystać na to, lecz Jezus rzekł mu stanowczo: jeśli nie zgodzisz się na to, opuszczę stanowczo dom twój, musi tak być, więc jeśli chcesz mnie naśladować, nie powinieneś się sprzeciwiać. Ustąpił zatem Eliud, zaprowadził Jezusa do swego modlitewnika i przyniósł świeżej wody w miednicy. Wtedy Jezus ujął go za obie ręce, spojrzał mu czule w oczy i najpierw zaczął mówić o myciu nóg, a wreszcie powoli z ogródkami, wyjawił mu, że żona jego zgrzeszyła cudzołóstwem, lecz żałuje teraz szczerze i pragnie otrzymać jego przebaczenie. Widomość ta wywarła na biednym człowieku okropne wrażenie. Upadł twarzą na ziemię i tarzał się jęcząc, taka boleść targała jego sercem. Jezus tymczasem odwróciwszy się modlił się chwilę gorąco, dopiero,
Gdy Eliud nieco ochłonął z pierwszej boleści, przystąpił doń, podniósł go, pocieszył i teraz dopiero umył mu nogi. Widząc zaś, że już zupełnie ucichł i uspokoił się, kazał mu zawołać żonę. Gdy winowajczyni weszła z zasłoną na twarzy, wziął Jezus jej rękę, włożył w rękę Eliuda, a połączonych tak na nowo małżonków pobłogosławił i pocieszył. Na znak nowego związku, zdjął niewieście zasłonę. Potem kazał przywołać dzieci. Te także pobłogosławił i oddał rodzicom. Małżonkowie odtąd pozostali sobie wierni i złożyli ślub do zgonnej czystości. Tegoż dnia zwiedził Jezus wiele domów, by sprostować błędne pojęcia mieszkańców o małżeństwie. Wszędzie rozmawiał łaskawie o wszystkich sprawach i dolegliwościach, a obejściem swoim zyskiwał sobie coraz więcej serca mieszkańców. W pobliżu miasta na stoku góry stoją całe rzędy pszczelnic. W tym celu są umyślnie porobione tarasy, a na nich oparte jednym bokiem o górę, stoją liczne, czworoboczne, płaskie u góry pnie, na 7 stóp wysokie. Czubki ozdobione są gałkami. Ule poustawiane rzędami, jedne nad drugimi, są u góry nieokrągłe, lecz spiczaste, jak dach, z przodu znajdują się drzwiczki do otwierania. Cała pasieka otoczona jest delikatną kratą, plecioną z trzciny. Między tymi ulami prowadzą od tarasu do tarasu schody, którymi można dochodzić do coraz wyższych rzędów. Na tarasach rosną poprzywiązywane do krat krzaki jagód i białe kwiaty. Mieszkańcy nieraz zapytywali Jezusa, skąd on jest? Jezus odpowiadał na to w przypowieściach, które oni w prostych umysłach brali dosłownie za prawdę. Raz miał naukę potaltaną domu godowego i w niej opowiadał przypowieść o synu królewskim, który przybył wszystkich długi spłacić. Słuchacze wzięli to w dosłownym znaczeniu i cieszyli się tym bardzo. Wtrącił także przypowieść o odpuszczaniu długów, jak to wierzyciel za małą drobnostkę chciał dłużnika swego zawieść pod sąd. Przy tym rzekł, mnie także oddał ojciec winnicę, którą muszę uprawić i szczepić latorośle i szukać robotników do winnicy, dlatego właśnie wybrałem się w podróż. Lecz muszę wyrzucić wielu zbytecznych, leniwych najemników, podobnie jak te latorośle, których oni nie chcieli nacinać i szczepić. Tu wyjaśnił im Jezus sposób nacinania winnej macicy i zrobił porównanie, że jak w winnicy nieraz wiele jest drzewa i liści, a mało jagód, tak i w człowieku przez grzech wiele jest zbytecznych, niepotrzebnych naleciałości, które trzeba odciąć i zniszczyć przez post i umartwienie, by tym obfitsze pokazały się owoce. Z tego nawiązał Jezus naukę o małżeństwie, o poprawach małżeńskich, o obyczajach i wstydliwości w małżeństwie. Potem zaczął znów mówić o winnej macicy i zalecał im, by także uprawiali wino. Oni całkiem prostodusznie odpowiedzieli, że tu nie jest odpowiednie miejsce na uprawę, lecz Jezus im odpowiedział, że tam powinni założyć winnice, gdzie są pszczelarnie, bo to dobre położenie i zaraz opowiedział im przypowieść o pszczołach. Ludzie słysząc od niego, że jest właścicielem winnicy, objawili życzenia, że chcą także pracować w jego winnicy, lecz jeśli się na to zgodzi, lecz Jezus odrzekł, że teraz musi odejść i zapłacić długi i dać wycisnąć prawdziwą winną macicę na wino żywota, by potem inni nauczyli się tak uprawiać i przyrządzać wino. Wtedy oni w prostocie serca zasmucili się, że chce odejść, błagali go, by został przy nich, lecz Jezus rzekł, jeśli wierzycie prawdziwie, to przyślę wam takiego, który z was wszystkich uczyni robotnikami w winnicy. Miałam później objawienie, że Tadeusz nawrócił ich wszystkich na wiarę Chrystusową i że podczas prześladowania cała ludność przeniosła się stąd gdzie indziej. Ludzie tamtejsi byli to pastuszkowie, dziecinnego usposobienia, tylko pod względem obyczajów nieco zdziczali. Jezus nie mówił im żadnych proroctw ani też działał cudów. Kilka powaśnionych rozdzielonych małżeństw połączył na nowo. Mążowi, który chciał się żenić z 6 już siostrą pierwszej żony, ukazał Jezus, że to się nie godzi. Innym razem nauczał Jezusa o uprawie wina, o pielęgnowaniu winnicy i obcinaniu winnych latorośli, z tego też wysnuwał przedziwne, a głębokie zastosowanie do małżeństwa.
Wtedy to dziwnie jasnymi i przekonywującymi stały się dla mnie słowa Jego, że jeśli małżeństwo nie żyje w jedności i nie wydaje dobrych i czystych owoców, to wina leży przeważnie po stronie niewiasty. Każde słowo Jezusa, choć na pozór pojedyncze, zawierało w sobie głęboką myśl. Kobieta, mówił, powinna znosić wszystko i cierpieć, powinna strzec i pielęgnować owoce małżeństwa, a ta duchowa jej praca i walka jest w stanie wygładzić wszystkie nieprawidłowości w niej samej i w jej płodzie, potrafi zmazać winę, każdy jej uczynek i postępek jest dla jej potomstwa albo błogosławieństwem, albo zagładą. W małżeństwie nie powinno chodzić o zadowolenie żądzy zmysłowej, lecz trzeba przede wszystkim pamiętać o pokucie i umartwianiu się, o trosce i ciągłej walce przeciw grzechowi i pożądliwości przy pomocy zaparcia się i modlitwy. Przez taką walkę i zaparcie się odniesione zwycięstwo wychodzi na korzyść nie tylko rodzicom, ale i potomkom. Na ten temat mówił Jezus długo jeszcze o małżeństwie. Podczas całego objawienia tego otrzymałam łaskę być wszędzie przy Jezusie i chodzić wciąż za Nim. Słyszałam więc każde Jego słowo, a prawdziwość i potrzeba tej nauki tak mnie uderzyła, że nie mogłam oprzeć się myślom, dlaczego się nikt nie zajmie spisaniem tego, dlaczego nie ma tu żadnego ucznia, który by naukę tę pisał w księgi podał do wiadomości współczesnym i potomnym. Właśnie, gdy byłam zaprzątnięta tymi myślami, zwrócił się ku mnie niebieski oblubieniec i rzekł mniej więcej tak: jestem sprawcą miłości i uprawiam winnicę tam, gdzie ma wyrosnąć bujny plon. Gdyby nauka ta była spisaną, to albo uległaby zniszczeniu, jak wiele innych pożytecznych ksiąg, albo przekręcono by ją i nie zwracano by na nią uwagi. Jak ma to miejsce z Pismem Świętym, w Księdze Rodzaju, gdzie zakodowano uszczerbek Maryi w walce z Lucyferem? Księga Rodzaju. Rozdział 3:15. Biblia Tysiąclecia. Przypis wydawcy. Nie to, ale i wiele innych rzeczy nieopisanych przynosi obfitsze owoce, niż to, co zawarte w księgach, gdyż prawa pisanego bardzo często nie przestrzega się wcale. Kto wierzy, ufa i kocha, ten całe prawo nosi wypisane w sercu. Sposób ten nauczania Jezusa przez ciągłe używanie przypowieści jest nadzwyczaj pięknym i przekonywującym. Z istoty winnej macicy potrafi zawsze udowodnić wszystko, czego naucza o małżeństwie i nawzajem z istoty małżeństwa, wysnuwa prawidła na poparcie tego, co mówi o winnicy. Słuchacze zadają mu przy tym nieraz różne naiwne pytania. Odpowiedzi Jezusa rozjaśniają im coraz bardziej te obrazy i porównania zbliżają ich do właściwego jądra nauki. Pewnego dnia w południe odbyły się przed synagogą zaślubiny pewnej pary ubogich, młodych nowożeńców. Dla czystości i niewinności ich serc był im Jezus bardzo życzliwy, więc zaszczycił obrzęd ten swoją obecnością. Na czele orszaku ślubnego, idącego do synagogi, szły strojne dzieci 6-letnie w wieńcach na głowach, grając na piszczałkach, za nimi młode dziewczątka w bieli, rozsypujące z koszyczków kwiaty na drogę, dalej młodzieńcy, grający na harfach, triangułach i innych osobliwych instrumentach. Oblubieniec ubrany był prawie tak jak kapłan. Mieli też oboje oblubieńcy swych drużbów, którzy podczas ślubu trzymali im na ramionach ręce. Kapłan żydowski pobłogosławił nowożeńcom pod gołym niebem, gdyż dach hali, w której się ślub odbywał, w czasie zaślubin przeniesiono. Gdy pierwsze gwiazdy zajaśniały na niebie, poszli nowożeńcy na szpat, do synagogi, potem pościli, aż do następnego wieczora i wtedy dopiero rozpoczęli wesele w domu godowym. Jezus, także obecny, opowiadał różne przypowieści, jak na przykład o marnotrawnym synu i mieszkaniach domu ojca jego. Mówił też, że starcom i ubogim powinno dawać się pierwsze miejsce przy stole. Oblubieniec nie miał tymczasem mieszkać w domu świekry. Jezus jednak polecił mu, ażeby zanim otrzyma mieszkanie w domu ojca, postawił sobie namiot w winnicy, mającej się założyć na wzgórku pasiecznym i w nim się umieścił. Potem nauczał wiele o małżeństwie. A mówił tak: jeśli małżonkowie żyją w obyczajności i czystości, jeśli uważają stan swój, jako stan pokuty, to wtedy i dzieci ich znajdą drogę do zbawienia,
Wtedy pożycie ich małżeńskie nie będzie rozpraszaniem, ale zbieraniem zasobów do mieszkania Ojca Jego. W tej nauce nazwał Jezus oblubieńcem oblubienicy, w której wszyscy zebrani się odrodzą. Napomknął także o godach w Kanie i o przemienieniu wody w wino, a przy tym mówił zawsze o sobie niby o trzeciej osobie, jak owym mężu z Judei, którego on zna dobrze, który tyle cierpi prześladowania, a wreszcie poniesie śmierć z ręki swych współrodaków. Wszystkiego tego słuchali ludzie z dziecięcą wiarą i ufnością, a przypowieści brali w dosłownym ich znaczeniu. Oblubieniec był, zdaje mi się, nauczycielem średnik. Jezus bowiem tłumaczył mu, jak ma nauczać, nie tak jak faryzeusze, którzy na drugich kładli ciężary, a sami ich nie chcą ponosić, lecz przez własny przykład. Także o Izmaelu wspomniał coś Jezus, a to dlatego, że Kedar i miejscowości okoliczne zamieszkały są przez potomków Izmaela. Są to przeważnie pasterze, uważający sami siebie za niższych i gorszych Judejczyków. To też zawsze mówią o nich jako o znakomitych mężach i wybranym narodzie, żyją na stary sposób patriarchalny. Każdy zamożny właściciel trzód ma wielki dom otoczony w koło rowem, w pobliżu mieszkania podwładnych mu pasterzy, a dalej pastwiska. W każdej takiej posiadłości jest studnia, przy której poją się trzody właściciela, a także za obopólną umową i trzody sąsiadów. Takich osad sporo jest rozrzuconych wkoło Kedar, samo jednak miasto jest niewielkie. Nakłonieni słowami Jezusa, postanowili mieszkańcy wybudować dla nowożeńców lekki dom, a raczej namiot na górze pasiecznej, gdzie również miano założyć winnicę. Każdy z ich przyjacieli zrobił na ten namiot kawałek lekkiej plecionki i odnosił zaraz na miejsce, po czym wszystko składano, pokrywano skórami i smarowano jakąś kleistą mazią, pomagając w ten sposób mniej lub więcej według swoich możliwości. Udzielano sobie nawzajem wszelkich potrzebnych rzeczy, Jezus sam wskazywał, jak ma to być urządzone, dziwiąc wszystkich dokładną znajomością rzeczy. Poszedł z nimi na mały wzgórek przed górą pasieczną, jako najlepsze miejsce na winnicę, obrał stok góry poza nowo postawionym namiotem. Za nadejściem święta nowiu zebrali się wszyscy licznie w domu godowym. Jezus wiedział, że gdy polecał wystawić nowożeńcom dom, wielu pomyślało sobie, a nawet mówili jeden do drugiego, czy on nie ma własnego miejsca pobytu? Czy może chce zamieszkać u tych ludzi? Więc też, by rozproszyć ich przypuszczenia, rzekł teraz Jezus wobec wszystkich, nie myślę tu pozostać, bo nie tu jest mój dom, a królestwo moje przyjdzie dopiero później. Tymczasem muszę uprawiać winnicę Ojca mego i polewać ziemię własną krwią na górze Kalwarii. Teraz mnie nie rozumiecie, ale zrozumiecie, gdy winnicę krwią zroszę. Wtedy powrócę znowu z ciemnego kraju, przyjdą do was moi posłańcy i powołają was, a wy opuścicie siedzibę waszą i pojedziecie za mną. Gdy zaś przyjdę po raz trzeci, wprowadzę do królestwa Ojca mego tych wszystkich, którzy winnicę rzetelnie uprawiali. Niedługo tu już pozostaniecie, więc też lekkie powinny być domy mieszkalne, a raczej namioty, dające się w każdej chwili zwinąć. Dalej nauczał Jezus długo o miłości wzajemnej, która jakby kotwica powinna przykuwać ich do siebie, by burze światowe nie rozpraszały ich i nie wygubiły każdego z osobna. Mówił w przypowieściach o uprawie winnicy, wspominał przy tym, że tylko jeszcze nowożeńcom założy winnicę i nauczy ich uprawiać winną latorośl, potem zaraz ich pożegna, by pójść uprawiać winnicę swego Ojca. Słowa Jezusa były tak pojedyncze, a zarazem tak głębokiego znaczenia, że słuchacze coraz bliżej byli przeczucia prawdy, a jednak nie mogli zupełnie jej odgadnąć. Jezus nauczał ich w całym życiu i w całej naturze poznawać całe ukryte święte prawo, zmienione do niepoznania przez grzech, przy czym nauka przeciągnęła się do późna w noc. Gdy Jezus chciał już odejść, otoczyli go wszyscy wkoło, zaczęli obejmować rękami i prosić serdecznie: wytłumacz nam to wszystko jaśniej. Lecz Jezus kazał im tylko postępować według słów Jego i obiecał przysłać im później takiego, który dokładnie o wszystkim ich pouczy. Po nauce zasiedli wszyscy do wspólnej skromnej wieczerzy, przy której pili wspólnie wszyscy z jednego kielicha.
Nowożeniec, któremu pan kazał tu zbudować dom, zwał się Salatiel, a żona jego jakby niemieckie Braunhen, czyli Feinhen. Z rąk Tadeusza przyjęli oni punię i chrzest wraz z większą częścią mieszkańców miasta. Ewangelista Marek bawił także jakiś czas w tej okolicy. W 35 lat po wniebowstąpieniu Chrystusa wyszedł stąd Salatiel wraz z żoną i trzema dorosłymi synami do Efezu. Zagościł tam u złotnika Demetriusa. Tenże Demetrius podburzał był raz lud do prześladowania Eźwu Pawła, ale później się nawrócił. Teraz opowiadał Salatielowi wciąż o Pawle i cudownym jego nawróceniu się. Pawła już nie było w Efezie, więc Salatiel, jego trzej synowie i Demetrius wybrali się w ślad za nim, żona zaś Salatiela zamieszkała w Efezie w pewnym domu, gdzie się powoli zeszło do niej więcej niewiast z jej strony i wszystkie mieszkały razem. Żydzi prawie wszyscy wywędrowali z Efezu. Salatiel z synami, Demetrius, jakiś Gajus i Sylas znajdowali się na okręcie, który wiózł Pawła do Rzymu. Gdy okręt rozbił się koło Malty, wylądowali wszyscy na wyspę. Później już w więzieniu w Rzymie wyznaczył Paweł synom Sataliela stosowne miejscowości, gdzie mogli pracować z pożytkiem dla kościoła. Gdy już miejsce na dom było wyznaczone i szpaler wystawiony, poszedł Jezus w gronie mężów na górę pasiaczną pokazać im, jak się szczepi latorośl winną. Mówiono mu, że rosnące tu winogrona mają smak gorzki, lecz Jezus rzekł, pochodzi to stąd, że szczepi się gałązkę szlachetną ze złego pnia, która swobodnie puszcza dzikie pędy, a nikt nie myśli o ich obcinaniu. Taka latorość ma tylko kształt winogradu, a nie ma jego słodyczy, lecz te, które ja zasadzę, będą z pewnością słodkie. Z tego przeszedł znowu na naukę o małżeństwie, mówiąc, że tylko w ten czas przynosi ono słodkie owoce, jeśli rolą przewidznią w nim jest zaparcie się, umartwianie i wstrzemięliwość, w połączeniu z pracą i boleścią. Z przyniesionych latorośli wybrał Jezus pięć, wsadził je w grunt, własnymi rękoma spulchniony i pokazał im, jak na krzyż mają przywiązywać gałązki do szpaleru. Przy tym mówił wciąż o własnościach i hodowli winnej madzicy, stosując to wszystko do tajemnicy małżeństwa i uświęcenia owoców małżeństwa. To samo mówił w dalszym ciągu w synagodze, wpajając w nich obowiązek powściągliwości po poczęciu się dziecięcia. Na dowód, jak dalece zepsuci są ludzie pod tym względem, wykazał, że co do tego to mogłyby im służyć za przykład zbawienny, słonie, w lasach tutejszych żyjące. Przy końcu wreszcie wspomniał o tym, że wkrótce opuści ich, by na górze Kalwarii zasadzić winną macicę i podlać krwią swoją, ponowił jednak obietnicę, że przyśle im kogoś, który ich wszystkiego nauczy i zaprowadzi do winnicy Ojca Jego. Gdy zaczął znowu mówić o królestwie Ojca swego i mieszkaniach w nim, zapytali go słuchacze, dlaczego nie wziął ze sobą nic z tego królestwa i chodzi tak ubogo ubrany. Wtedy Jezus im rzekł, królestwo to zachowane jest dla tych, którzy pójdą w ślad za mną. Każdy, kto chce je otrzymać, musi sobie na nie zasłużyć. Ja obcy jestem tutaj i szukam tylko wiernych pracowników do winnicy. Dom Salatiela kazałem dlatego zbudować tak licho, bo naśladowcy moi nie pozostaną tu na ziemi i nie powinny się do niej przywiązywać. Dlaczegoż macie budować ciału waszemu trwały dom, kiedy to ciało jest tylko kruchą chatą? Ciało wasze powinniście oczyścić jako mieszkanie duszy, powinniście uświęcać je, jak świątynię, a nie bezcześcić, przeładowywać na szkodę duszy i czynić z niewyściałym. Z tego zaczął znów Jezus mówić o domie Ojca swego, o Mesjaszu i znakach, po których można go poznać. Mówił, że Mesjasz musi pochodzić z wysokiego rodu, ale z rodziców prostaczków, pobożnych i że według wszelkiego prawdopodobieństwa, musi już przyjść na świat. Zalecał im też, by słuchali tego Mesjasza i trzymali się jego nauki. Innym razem nauczał Jezus o miłości bliźniego i dobrym przykładzie. Salatielowi mówił, że śmiało może zostawić swój dom otworem, jeśli tylko zaufa słowom jego i będzie pobożnie żył, bo w ten czas Bóg będzie strzegł domu jego, a pod taką opieką nic mu pewnie nie zginie. Salatiel otrzymał na nowe gospodarstwo wszystkiego więcej, niż mu było potrzeba,
a zawdzięczał to Jezusowi, który powstając w naukach przeciw samolubstwu, polecał wszystko czynić dla miłości Boga i bliniego. Zwolna wchodził Jezus w coraz silniejsze stosunki z tutejszymi mieszkańcami. By ratować ich jakoś z tego zdziczenia obyczajów, uczył Jezus w najrozmaitszych porównaniach o obyczajności, skromności i powściągliwości w stanie małżeńskim, jak na przykład o zasiewie i żniwie. Właśnie miały się zawiązać dwa małżeństwa między osobami stojącymi w takim stopniu pokrewieństwa, że nie wolno im było się pobrać. Jezus poszedł więc osobiście do nich, by ich od tego odwieść. Jedna z tych par była w pierwszym stopniu spokrewniona. Jezus kazał ich przywołać do siebie i wyjawił im, że powzięli ten zamiar ze względów majątkowych, by powiększyć swe mienie i zaraz wykazał im, że jest to niedozwolone. Oboje zlękli się widząc, że Jezus odgadł ich myśli, bo nie mówili o tym dotychczas nikomu i zaraz się zamierzonego związku wyrzekli. Nastąpiło obopólne mycie nóg, przy czym była narzeczona otarła Jezusowi nogi końcem swej zasłony, czy też górną połową płaszcza. Z nauki Jezusa poznali oboje, że jest on czymś więcej niż prorokiem, nawrócili się więc i poszli za nim. Następnie udał się Jezus na wieś do pewnego domu, gdzie znowu macocha chciała wydać za swego pasierba, a który jeszcze nie zupełnie świadom był tych zamysłów. Jezus odkrył mu grożące niebezpieczeństwo. Kazał mu oddalić się od tej miejscowości i pomóc Salatielowi w budowie domu, co on posłusznie uczynił. I jemu umył Jezus nogi. Macosze ganił pan surowo ten grzeszny zamiar, lecz to rozjątrzyło ją tylko, nie chcąc pokutować za grzech zeszła marnie z tego świata. Ludzie tutaj muszą przez swoich przodków mieć jakiś szczególny związek z Arką Przymierza. Zapytywali oni Jezusa, gdzie podziała się świętość Arki. Jezus pouczał ich, że ludzie już tyle otrzymali z tego, że teraz już wszystko z Arki w nich przeszło, już z tego samego, że nie ma tej świętości, można poznać, że narodził się Mesjasz. Wielu mieszkańców tych stron było tego przekonania, że Mesjasz zginął w czasie rzezi niewiniątek, zarządzonej przez Heroda. 2. Wskrzeszenie umarłego. Mniej więcej godzinę drogi na wschód od miasta stał otoczony rowem dom bogatego właściciela trzód. Zdarzyło się, że człowiek ten zmarł nagle na swoim polu, niedaleko domu. Śmierć jego była doraźną karą za grzechy. Skąpiec ten bowiem uciskał podwładnych mu pasterzy, wydzierał podstępem ich mienie, tak że oni nie chcąc dłużej znosić tego, przenosili się w inne strony. Właśnie niedawno zabrał niesprawiedliwie kawał pola i gdy wyszedł go obejrzeć, dotknął go Bóg nagłą śmiercią. Smutek wielki padł na cały jego dom, a że śmierć nie ulegała wątpliwości, więc zarządzono przygotowania do pogrzebu. Rodzina posłała do Jezusa z prośbą, by wraz z innymi przybył także na pogrzeb. Jezus się więc tam wybrał, a z nim trzej młodzieńcy. Salatiel wraz z żoną i inni mieszkańcy razem około 30 osób. Zwłoki gotowe już do pochowania, stały w wielkim u góry otwartym krużganku przed domem. Jezusowi znane były i postępki nieboszczyka, więc teraz wobec zwłok przemówił do zebranych, na cóż przyda mu się teraz, że tak troskliwie dbał o ten dom i o swe ciało, że takim służył, kiedy teraz musi to wszystko puścić. Obciążył duszę swoją dla tego ciała, które za życia nie płaciło powinności i teraz nie potrafi ich uiścić. Pogrążona w smutku żona rzekła, że gdyby tu był król żydowski z Nazaretu, to może wskrzesiłby umarłego, lecz Jezus rzekł, tak król żydowski, potrafiłby to, lecz właśnie dlatego, że daje życie, prześladują go, chcą zabić, a nikt nie chce go uznać za Mesjasza. Słuchacze rzekli na to z pokorą, gdyby on pojawił się, to pewnie byśmy go uznali. Jezus wystawił ich jednak jeszcze raz na próbę. Ucząc bowiem o wierze, rzekł im, że pomógłby król żydowski, jeśli zaczną wierzyć i czynić to, co on nauczy. Następnie oddaliwszy ich, zostawił tylko rodzinę zmarłego, Salatiela i jego żonę i wtedy dopiero zwrócił się do żony, syna i córki zmarłego. Jeszcze, gdy wszyscy byli,
Rzekła była żona nieboszczyka do Jezusa, Panie, mówisz tak, jakobyś był sam królem żydowskim. Lecz Jezus skinął na nią, by zamilkła i dopiero, gdy oddalił tych, których uważał za słabszych w wierze, rzekł do pozostałych, jeśli wierzycie mej nauce i chcecie iść za mną, a przyrzekniecie zachować ścisłą tajemnicę, to zmarły ożyje, dusza jego bowiem nie jest jeszcze osądzona i czeka tam na polu, gdzie popełniła niesprawiedliwość i z ciałem się rozłączyła. Obecni wszystko święcie przyrzekli, a wtedy Jezus poszedł z nimi na pole, gdzie człowiek zmarł. Duszę jego rzeczywiście tam ujrzałam, unosiła się ona nad miejscem śmierci w kole przedstawiającym obrazy wszystkich zbrodni na ziemi popełnionych i doczesne skutki tychże. Widok ten dręczył ją niewypowiedzianą skruchą. Widziała również ta dusza wszelkie kary, jakie miała ponosić, przewidując w tym stanie zadośćczyszczące męki Chrystusa. Dręczona tak niewczesną skruchą, miała już rozpocząć karę, gdy wtem Jezus, pomodliwszy się, zawołał na nią imieniem Nazor i kazał jej połączyć się na powrót z ciałem. Do obecnych zaś rzekł, gdy powrócimy do domu, będzie już Nazor żywy siedział w trumnie. Rzeczywiście na rozkaz Jezusa, podążyła dusza zaraz do swego ciała, a zmniejszając się coraz bardziej, wpłynęła lekko w usta zmarłego, a tenże podniósł się natychmiast i usiadł w trumnie. Oprócz Jezusa i mnie, niewidoczną była dusza zmarłego dla innych. Ja widzę duszę ludzką zawsze jakby nad sercem, a od niej jakby mnóstwo nitek prowadzi do głowy. Wróciwszy do domu, ujrzeli z podziwem, że Nazor siedzi w trumnie owinięty jeszcze w całun i ze związanymi rękoma. Żona rozwiązała mu ręce i zdjęła opaski, a on wylazł z trumny, upadł przed Jezusem na ziemię i chciał ścisnąć jego kolana. Lecz Pan, cofnąwszy się, wzbronił mu tego, mówiąc, że musi najpierw oczyścić się i umyć, nim wolno mu będzie go dotknąć, kazał mu ukryć się w swej izbie i nie wspominać nic o swym wskrzeszeniu, dopóki tych stron Jezus nie opuści. Zaprowadzony przez żonę do skrytej izdebki, Nazor oczyścił się i przebrał. Jezus zaś, Salatiel, żona jego i trzej młodzieńcy, posili się nieco, bo mieli tu pozostać do jutra. Trumnę postawiono w trupiarni. Jezus nauczał, aż do nocy, po czym wszyscy udali się na spoczynek. Nazajutrz umył Jezus Nazorowi nogi i upomniał go przy tym, by na przyszłość pamiętał więcej o duszy jako ciele i by zwrócił nieprawnie nabyte dobro. Następnie kazał zawołać dzieci jego, oznajmił im, jakiego miłosierdzia dostąpił od Boga ich ojciec, upomniał ich do trwania w bojaźni Bożej, a pobłogosławiwszy je, odprowadził do rodziców. Wziąwszy zaś żonę Nazora za rękę, oddał mu ją z upomnieniem, by wspólne ich pożycie odtąd było lepsze i cnotliwsze. Dnia tego nauczał Jezus długo o małżeństwie w porównaniach, o winnej macicy i zasiewie. Przy tym zwracał się często do młodej pary małżeńskiej, tak na przykład mówił do Salatiela, do ożeniania skłoniła cię piękność twojej żony, bacz jednak, jak piękną musi być dusza, kiedy Bóg syna swego zsyła na ziemię, aby ofiarą życia jego ratować duszę. Kto służy ciału, nie może służyć duszy. Piękność rodzi żądzę, a żądza gubi duszę. Niepożądliwość jest jak pnąca roślina, która zadusza pszenicę i winną latorośl. Z tej nauki znowu zszedł na wskazówki co do upraw wina i pszenicy, i tak upomniał ich, by skrzętnie wypleniali z roli i z winnicy dwa rodzaje jakichś pnących się chwastów. Wreszcie i oznajmił im, że w szabat nauczać będzie w szkole w Kedar, gdzie dowiedzą się, w jaki sposób mogą zostać uczestnikami królestwa jego i kogo mają naśladować, a potem opuści te strony i pójdzie na wschód przez Arabię. Na zapytanie, dlaczego idzie do pogan, czczących gwiazdy, rzekł, mam tam przyjaciół, którzy szli niegdyś za gwiazdą, by pozdrowić mnie przy narodzeniu. Chcę więc ich odszukać, by ich także zawezwać do winnicy i do królestwa ojca mego i utorować im drogę. W Kedar zebrały się teraz niezmierne tłumy wokół Jezusa, który jawnie uzdrawiał mnóstwo chorych. Nieraz przechodził, tylko mówił do poznoszonych chorych, powstań. Chodź za mną, a chorzy wstawali zaraz zdrowiuteńcy. Podziw tłumów przybierał coraz większe rozmiary.
Gdyby Jezus nie byłby się uchylił w ustronie, wybuchłby z radości rozruch w całym kraju. Sataliel z żoną poszedł także do Kedar. Tu jeszcze raz mówił Jezus z nim o małżeństwie i szczegółowo objaśnił im, jak mają żyć, by stać się dobrą winną macicą. To jest, by małżeństwo ich wydało czyste, szlachetne owoce, z których mogliby kiedyś wyrosnąć święci Jego uczniowie, Jego apostołowie i męczennicy. Kazał im przestrzegać skromności i czystości, a we wszystkich czynnościach zwracać przede wszystkim uwagę na czystość zamiaru, napomniał ich do modlitwy i zaparcia się, i surowo nakazywał zupełne wstrzymanie się od społeczności małżeńskiej po poczęciu. W małżeństwie, mówił, powinno panować obopólne zaufanie i posłuszeństwo ze strony niewiasty. Mąż niech nie zbywa żony milczeniem, jeśli się go o coś pyta. Powinien ją czcić i oszczędzać jako słabe naczynie. Nie powinien jej nie ufać, jeśli widzi ją w rozmowie z innymi, a żona nie powinna wpadać zaraz w zapalczywość, jeśli mąż rozmawia z innymi niewiastami, lecz jedno i drugie powinno unikać dawania powodu do zgorszenia dla siebie i do wzajemnego podejrzewania. Małżonkowie nie powinni znosić żadnego trzeciego pośrednika między sobą, lecz wszystkie sprawy załatwiać między sobą na podstawie prawideł miłości. Jak o wzór postawił Jezus żonie Salatiela pobożną Abigail. Dbając o ich powodzenie, wskazał im Jezus stosowne miejsce na uprawę pszenicy. Dodał jeszcze, że muszą winną macicę otoczyć ogrodzeniem, przenośnie ogrodzenie to znaczyło, wszystkie dane im rady i upomnienia. Przed odejściem z Kedar, miał Jezus jeszcze długą naukę w synagodze, w której zebrał ogólnie wszystkie punkty dotychczasowych poszczególnych nauk. Mówił przystępnie, obrazowo, jak do dzieci, o tajemnicy upadku grzechowego, o zdziczaniu i wzrastającym zepsuciu między ludźmi, o łaskawym rządzeniu Boga, prowadzącego wśród zepsucia naród wybrany przez ciąg wieków, aż do przyjścia na świat Najświętszej Panny, o tajemnicy wcielenia, o odrodzeniu się upadłych, w synu dziewicy śmierci do żywota wiecznego. Siebie nazywał przy tym ziarnem pszenicznym, które musi być zagrzebane w ziemię, by ożyć znowu i się rozkrzewić. Słuchacze oczywiście nie rozumieli znaczenia tych słów. Dalej tak mówił Jezus, idźcie wciąż za mną, nie krótką drogą, ale długą, aż do sądu. Przyjdzie czas, że umarli z martwych wstaną i nadejdzie sąd ostateczny. A więc czuwajcie. Opowiedziawszy przypowieść o leniwych sługach, mówił dalej, podobnież przyjdzie sąd jak złodziej w nocy, śmierć każdej godziny może nadejść. Wy Izmaelici jesteście sługami, więc pozostańcie wierni. Melchizedek był tylko przeobrażeniem, ofiara jego składała się z chleba i wina, ale we mnie jest ofiarą ciało i krew. Wreszcie powiedział Jezus wyraźnie, że jest wznowicielem. Różny to wywarło skutek na słuchaczach. Jedni stali się przez to lękliwi i bardziej zaślepieni, inni odczuwali to głębiej i żywszym zapałali ogniem. Kończąc naukę upomniał ich Jezus gorąco, by jako członki jednego ciała, kochali się wzajemnie, współczuli jedni z drugimi, dzielili wspólnie przykre i radosne chwile życia. Nauki tej słuchali z pewnego oddalenia poganie z pogańskiej dzielnicy miasta. Dotychczas byli oni wrogo usposobieni względem Żydów, odtąd jednak zacieśniły się ich stosunki z Żydami i nieraz wypytywali się ich uprzejmie o bliższe szczegóły co do nauki i cudów Jezusa. 3. Jezus przybywa do pierwszego miasta namiotów zamieszkałego przez czcicieli gwiazd. Z Kedar wyruszył Jezus wraz z trzema młodzieńcami w dalszą drogę, arcybożnik Nazor wywodzący swe pochodzenie od Tobiasza. Salatiel, młodzieniec Tytus i Eliud, odprowadzili ich spory kawał drogi. Przeprawiwszy się przez rzekę, przeszli pogańską dzielnicę, gdzie właśnie obchodzono obrzęd bałwochwalczy i składano ofiary przed świątynią. Droga wiodła z początku w kierunku wschodnim, potem zwróciła ku południowi równiną między dwoma wyniosłymi pagórkami gór. Grunt był częściowo zarośnięty krzakami, po części pokryty był białym żółtym piaskiem lub białym żwirem. Wreszcie zatrzymali się podróżni na obszernej zielonej łączce. Naprzeciw widać było rozrzucone wśród palm namioty, z których jeden górował nad innymi wielkością.
Było to miasto, a raczej osada czcicieli gwiazd. Teraz Jezus odprawił towarzyszy, udzieliwszy im błogosławieństwa, a sam poszedł z trzema młodzieńcami do miasta. Dzień zbliżał się ku końcowi i zapadał wieczór, więc Jezus zatrzymał się przy wielkiej pięknej studni położonej w niewielkim zagłębieniu, a otoczonej niskim wałem. Przy studni przewieszony był czerpak. Jezus napiwszy się usiadł przy studni, młodzieńcy umyli mu nogi, a on im nawzajem. Wszyscy czterej tworzyli miły wzruszający obraz, na tle uroczystego otoczenia. Wkoło rozciągała się równina, urozmaicona grupami gajów palmowych i kwiecistych łąk. Na łąkach rozcigały się szeroko grupami namioty, gdzieniegdzie zaś sterczała na tym krajobrazie wieża lub schodowa piramida średniej wielkości, nie wyższa jednak jak zwykły kościół. Od czasu do czasu pokazywał się jakiś mieszkaniec, spoglądał z dala z trwogą i podziwem na Jezusa, ale żaden nie ośmielił się zbliżyć. Zaraz w pobliżu studni stał namiot, przewyższający inne wielkością, bardzo obszerny, składał się z licznych komnat, poprzedzielanych oponami lub kratami, w ogóle pięknie i sztucznie urządzony. U góry wybiegał w kilka szczytów, robiąc wrażenie kilku namiotów w jedno połączonych. Z tego namiotu wyszło naprzeciw Jezusa pięciu mężów, trzymając w ręku różnego rodzaju gałązki z żółtymi listkami i takimiż owocami, drugi z czerwonymi jagodami, trzeci miał gałązkę palmową, czwarty winną latorośl, piąty winne grono. Ubrani byli w suknie wełniane, sięgające od pasa do kolan, z boku rozcięte, górna część ciała okryta była bufiastym kaftanem, z leciutkiej prawie przezroczystej tkaniny wełnianej, krótkie rękawy okrywały zaledwie czwartą część ręki. Cerę mieli białą, brody krótkie, czarne takiegoż koloru długie włosy, wijące się w loki. Głowę okrywały czapki zwieszające się rondem dookoła, u góry zakręcone jakby węzeł. Stanąwszy przed podróżnymi, pozdrawiali ich uprzejmie i podawszy im gałązki, zaprosili uprzejmie do namiotu. Jezusowi podano winną latorośl i takąż samą gałązkę miał ten, który go prowadził. W namiocie posadzono ich na poduszki ozdobione z przodu frędzlami i podano owoce. Chwilę tak siedzieli w milczeniu, bo Jezus niewiele się odzywał, po czym uprzejmi gospodarze zaprowadzli gości korytarzykiem namiotu do innej komnaty, służącej jako sala jadalna. W korytarzyku znajdowały się po obu stronach oddzielne sypialnie, widać było osobne posłania, zasłane obficie poduszkami. W środku komnaty stała kolumna, na której wspierał się cały namiot. Kolumna cała pokryta była malowidłami, przedstawiającymi wieńce z liści i owoców, winne latorośle, winogrona, głowy ludzkie i zwierzęce, a wszystko to zrobione było z naturalnością, że sama nie byłam pewna, czy rzeczywiste to czy sztuczne. Wprowadziwszy gości, rozstawiono na środku podłużny stolik składany, wykonany z cienkich deseczek. Noga była tylko jedna, rozsuwalna na krzyż. Stolik zasłano barwnym kobiercem, na którym tkane były wizerunki mężów z ich plemienia, po czym poustawiano naczynia i kubki. Ściany jadalni jak również innych komnat pokryte były pięknymi kobiercami. Na zaproszenie gospodarzy zajął Jezus z towarzyszami miejsce przy stole na dywanie. Wniesiono ciasta z wciskanymi w środku różnymi owocami i miód. Sami gospodarze siedzieli z podwiniętymi nogami na okrągłych stołkach składanych, mających między sztalugą rodzaj czopika z umieszczoną na niej tarczką, na której stawiali miski. Obsługiwali oni na przemian swych gości, a słudzy stali w pogotowiu przed namiotem, by podać i przyrządzić co potrzeba. Widziałam też, iż przyniesiono z sąsiedniego namiotu ptaszki pieczone narożnie, w podziemnej, obmurowanej kuchni, z której dym wychodził górą. Ptaki przyrządzone były w dziwny sposób, sama nie wiem jak to możliwie, by miały wszystkie pióra na sobie i wyglądały jak żywe. Po wieczerzy odprowadzono gości do sypialni. Gospodarze bardzo się zdziwili, widząc, że Jezus umywa nogi młodzieńcom, a oni jemu nawzajem. Jezus więc ich pouczył, dlaczego powinno się tak czynić, a oni zaraz postanowili na przyszłość tak postępować. 4.
Nocny obrzęd religijny czcicieli gwiazd. Opuściwszy Jezusa, ubrali się gospodarze w obszerne płaszcze, dłuższe z tyłu jak z przodu, a przy każdym płaszczu zwieszała się z tyłu karku szeroka szmata. Tak ubrani poszli do bałwochwalnicy, leżącej w zagłębieniu, wznoszącym się w koło amfiteatralne, z urządzonymi się coraz wyżej stopniami, siedzeniami i przywałkami. Rzędy siedzeń poprzecinane były tu i ówdzie przejściami przystrojonymi po obu bokach w lekkie ozdobne szpalery. Zebranych było już na tej trasie już kilkaset ludzi. Niewiasty szły ze mężczyznami, za nimi dziewice, a na samym końcu dzieci. Bałwochwalnica sama zbudowana była w kształcie wielkiej, czworobocznej piramidy, wyłącznie z lekkiego materiału, to jest z drzewa i skór. Z zewnątrz prowadziły schody aż na wierzch. Na schodach tych stały wielkie, szerokie oświecone kule, naśladujące z wielkim złudzeniem gwiazdy, bo nawet podobnie jak gwiazdy migotały. W jaki to sposób było urządzone, nie wiem. Kule ustawione były w tym porządku, jak pewne grupy gwiazd. Wnętrze bałwochwalnicy mieściło także wielki tłum ludzi. W środku stał wysoki filar, od którego wiązanie poprzeczne, obwieszone gęsto światłem, prowadziły do ścian, a stamtąd dalej aż na wierzchołek piramidy, także z zewnątrz kule otrzymywały stąd oświetlenie. Świątynia cała zalana była dziwnym mrocznym światłem, podobnym do światła księżyca. Sklepienie za to wyobrażało sztucznie niebo, zasiane gwiazdami. Gdzieś z boku widać było księżyc, a na samej górze w środku – słońce. Całość zrobiona była łudząco sztucznie i naturalnie, więc czyniła na widzu wstrząsające wrażenie, które potęgował jeszcze mrok, zalegający wokół świątyni. Około filaru stały trzy bałwany, jeden z nich postaci ludzkiej z głową ptasią i wielkim, zakrzywionym dziobem. Jako ofiarę wpychano mu do dzioba potrawy, ptaki i tym podobne, a to wszystko wypadało znowu dołem. Drugi bałwan, wyglądający jak człowiek skulony w kuczki, miał głowę zupełnie podobną do wolei. Temu znów wkładano w ręce ptaki, które on piastował jak dzieci. W całym swoim ciele miał dziury, w których był ogień. Obok stał stół ofiarny, na którym zabijano i rozcinano na kawałki zwierzęta ofiarne, a potem je palono. Dym wychodził rurą pod ziemią poza obręb świątyni. Przy paleniu nie widać było płomienia, tylko bałwany szkaradne połyskiwały krwistym żarem, ponuro w mroku się przebijającym. Lud licznie zebrany śpiewał w dziwny sposób, raz słychać było pojedynczy jakiś głos, to znów wszystkie głosy łączyły się w jeden wielki chór, zawodzący tęsknie, lub wybuchający potężnym finałem. Śpiew stawał się najgwałtowniejszym przy wschodzie księżyca i innych gwiazdach. Cały ten obrzęd trwał, wydaje mi się, aż do wschodu słońca. Wybierając się nazajutrz w dalszą drogę, udzielił Jezus przed tym tutejszym mieszkańcom niektórych nauk. Na zapytania ich, skąd jest i dokąd idzie, mówił najpierw o królestwie Ojca swego, rzekł im, że idzie odwiedzić swych przyjaciół, którzy nie omieszkali pozdrowić go zaraz po narodzeniu, a potem ma zamiar wyszukać w Egipcie swych rówieśników z lat młodzieńczych i powołać ich ze sobą, bo wkrótce już wróci do Ojca swego. Ganił ich za bałwochwalstwo, które im samym sprawia tyle kłopotu i wymaga tylu zwierzęcych ofiar, zalecał im więc, by raczej oddawali cześć Ojcu, który wszystko stworzył, a ofiar nie składali bałwanom przez siebie zrobionym, lecz raczej oddawali je ubogim współbraciom. Według zwyczaju miejscowego mieszkania niewiast stały osobno, oddzielnie od namiotów mężczyzn, mimo to wielożeństwo było tu rzeczą zwyczajną. Niewiasty nosiły długie suknie, głowy przykrywały wysokimi czapkami, a w uszach nosiły drogocenne kolczyki. Jezus pochwalił im to, że niewiasty mieszkają osobno, lecz z drugiej strony surowo ganił ich za wielożeństwo i stanowczo zalecał, by każdy miał tylko jedną żonę, tę zaś traktował jako podwładną, a nie jako niewolnicę. Te i tym podobne nauki dawał im Jezus, a ze słów jego przebijała taka nadnaturalność, a zarazem życzliwość wielka, że mieszkańcy przywiązali się doń zaraz i gorąco go prosili, by u nich pozostał. Jezus jednak wytłumaczył im, że to niemożliwe,
i obiecał, że jak wróci od ojca, to w swoim czasie da im znać, by poszli tamże w ślad za nim. Chcieli także przywołać jakiegoś starszego mądrego kapłana, ale Jezus kazał im tego zaniechać, przynieśli więc jakieś stare pisma i zaczęli w nich szperać. Nie były to zwoje, lecz grube karty jakby z kory drzewnej, wyglądające jak gruba skóra. Zapisane były pismem wklęsłym rytem. Na pożegnanie wypisał im Jezus na kamiennej podłodze namiotu spiczastą pałeczką, pięć swoich pokoleń rodowych. Jak mi się zdawało, było tylko cztery lub pięć pojedynczych liter sztucznie poskręcanych, głęboko wyrytych, poznałam między nimi jedno M. Ludzie tutejsi z podziwem patrzyli na nie i wielce je czcić zaczęli. A później nawet zrobili z tego kamienia ołtarz. Kamień ten znajduje się teraz w Rzymie, wmurowany w węgieł kościoła SW. Piotra. Nieprzyjaciele kościoła nie będą w stanie go usunąć. Jezus nie pozwolił się nikomu odprowadzać, we czwórkę tylko, jak przyszedł, wyruszył w dalszą drogę, minąwszy bałwochwalnice i rozstawione na równinie namioty. Po drodze zwracał młodzieńcom uwagę, jak to życzliwie przyjęli go ci poganie, chociaż nic dotąd nie doznali od niego, podczas gdy niewdzięcznicy, zatwardziali Żydzi z taką złośliwością go prześladują, pomimo, że ich obsypał dobrodziejstwami. Cały dzień wędrowali nasi podróżni z wielkim pośpiechem. Zdaje mi się, że od kraju Trzech Królów dzieli ich jeszcze około 50 mil, to znaczy parę dni drogi. 5. Jezus w osadzie pasterskiej. Tuż przed nadejściem szabatu przybył Jezus w pobliże grupy szałasów pasterskich. Pasterze nie byli tu na stałe osiadli i nie mieli nawet żon przy sobie, mieszkali gdzie indziej, a tylko tymczasowo wypędzali trzody na pastwiska. Potrzeby swe zaopatrywali w umyślnie wystawionej gospodzie. Jezus nie szedł do nich, lecz umyślnie zatrzymał się przy studni i tu umyli sobie wzajemnie nogi. Zaraz potem zaczął modlić się z nimi i nauczać, by nawet tu na obczynie nie sprawdził się na nim zarzut faryzeuszów, że nie święci szabatu. Noc przepędzili wszyscy pod gołym niebem. Nazajutrz rano nadeszli pasterze w liczbie około 40 i zaczęli przysłuchiwać się nauce. Jezus zapytał ich, czy nie słyszeli co o ludziach, którzy przed 33 laty szli tędy za śladem gwiazdy do Judei, by pozdrowić nowonarodzonego króla żydowskiego. Otrzymawszy potwierdzającą odpowiedź, oznajmił im, że on właśnie jest tym królem żydowskim i że teraz nawzajem tych mężów idzie odwiedzić. Pasterze z dziecinną naiwnością zaczęli okazywać mu swą radość i życzliwość, wyjęli długie kamienne czy kościane noże, prędko zaczęli ciąć darniej na placu otoczonym palmami, zrobili w oka mgnieniu piękne tarasowate siedzenie z darni. Usadowiwszy na nim Pana, słuchali z dziecięcą ciekawością jego pięknych przypowieści i wraz z nim się modlili. Gdy nadszedł wieczór, rozebrali jeden namiot, złączyli z drugim w jedną wielką salę i zastawili wspólną wieczerzę, złożoną z owoców jakiejś papki i mleka wielbłądziego. Widząc, że Jezus błogosławi swe potrawy, zapytali ciekawie, dlaczego to czyni. Otrzymawszy objaśnienie, poprosili zaraz, by ich cząstki pobłogosławić raczył, co też chętnie uczynił. Nie poprzestając na tym, poprosili go, by na zapas pobłogosławił im więcej żywności. Ale ponieważ przynosili same miękkie przedmioty, ulegające zepsuciu, zażądał Jezus trwałych, nie gnijących owoców, co też przynieśli. Pobłogosławił im także Jezus białe kule ugniecione z ryżu i nakazał, by zawsze, zjadłszy trochę, domieszli świeżego, a tak nie zgnije i ryż nie utraci mocy błogosławieństwa. Królowie w tym czasie widzą już przez sny prorocze zbliżanie się Jezusa. 6. Cudowna kula. I znowu zaczął nauczać Jezus na siedzeniu darniowym. Mówił o stworzeniu świata, o upadku pierwszych rodziców i obietnicy odkupienia. Zapytywał ich, czy przechowali w podaniach pamięć o takiej obietnicy, lecz oni mało wiedzieli o Abrahamie i Dawidzie, a i to pomieszane było z baśniami. W prostocie swojej podobni byli do dzieci w szkole, jak tylko który co wiedział na zadane pytanie, zaraz z tym się wyrywał. Widząc ich niewinność i nieświadomość,
Uczynił Jezus swą wszechmocą osobliwy cud. Opowiadając, nie pamiętam już co, zagarnął prawą ręką promień słoneczny i niejako wyjął z niego małą świetlistą kulę, uwieszając ją sobie na promieniu, wychodzącym ze środka ręki. Kula takiwała się i powiększała się i to tak dziwnie, że słuchaczom i uczniom zdawało się, że sami się w niej znajdują i wszystko naocznie widzą, co Jezus im opowiada. Więc też zaparłszy oddech, czekali ze wzruszeniem co dalej będzie. Przypatrywałam się i ja i ujrzałam w kuli Najświętszą Trójcę. Ujrzawszy w niej drugą boską osobę straciłam za to z oczu Jezusa, widziałam tylko jak anioł unosił się w powietrzu koło kuli. Raz położył sobie Jezus kulę na ręku, to znów zdawało się, że sama ręka Jego jest kulą i wciąż rozwijają się w niej jeden po drugim coraz to nowe obrazy. Obiła się o moje uszy liczba 360 czy 365, jakoby liczba dni roku, a równocześnie nawiązały się do tego obrazy w kuli. Jezus tymczasem wciąż nauczał, i tak nauczył ich krótkiej modlitwy. Jedna była podziękowaniem za stworzenie, druga za odkupienie, trzecia odnosiła się podobno do sądu ostatecznego. Kulę Jezus wciąż trzymał, a w niej rozwijała się cała historia stworzenia, upadku i odkupienia i wszystkie środki czyniące ludzi uczestnikami tegoż. Wszystko to w kuli połączone było cudownie promieniami z Trójcą Przenajświętszą i z niej się rozwijało, reszta zaś była oddzielona. Przez wyprowadzenie kuli ze swej ręki chciał Jezus dać słuchaczom pojęcie stworzenia, przez zawieszenie jej na nitce, pojęcie łączności upadłego świata z boskością i odkupieniem, przez ujęcie jej w rękę, pojęcie sądu. Nauczał ich o roku i dniach, jako wyobrażających tą historię stworzenia, i dalej o nabożeństwie i pracy w ciągu tego czasu. Równocześnie także, gdy skończył Jezus swe objaśnienia, znikła także i kula, tak nagle jak się była pojawiła. Słuchacze wzruszył do głębi ten obraz boskiej godności ich gościa, poczuli zarazem jak nędznymi są wobec niego, więc smutek przejął ich serca i z płaczem upadli twarzą na ziemię, oddając mu cześć. To samo uczynili trzej młodzieńcy. I Jezus posmutniał bardzo i upadł obliczem na murawę. Młodzieńcy pośpieszyli, by go podnieść, a ludzie otoczyli go wokoło nieśmiało, pytając dlaczego się smuci, on zaś odrzekł, ze smutnymi smutny jestem. Następnie kazał urawać sobie hiacynt, dziko tam rosnący, ale większy i piękniejszy niż u nas. Czy znacie, zapytał, własność tego kwiatu? Gdy niebo się smuci, to i ten kwiat podziela smutek, stula swe listeczki, a jego żywe barwy bledną, tak też przez słońce mego życia przeciągnęła chmura. Wiele jeszcze dziwnych rzeczy opowiedział im Jezus o tym kwiatku i jego znaczeniu. Nazwał go przy tym jakimś dziwnym obcym nazwiskiem, a ja osobno otrzymałam wskazówkę, że to jest hiacynt. 6. Usunięcie bałwochwarstwa. Jezus wypytywał ich także o ich obrzędy religijne. Chociaż jako Bóg o wszystkim dobrze wiedział. Postępował jak dobry nauczyciel, który stosuje się do dziecinnych pojęć. Oni też poznosili mu swoje bożki, różne dość dobrze naśladowane zwierzęta, owce, wielbłądy i osły. Bożki te wyglądały jakby zrobione z metalu, a obciągnięte były skórami, co najśmieszniejsze i najosobliwsze, że wyobrażały one same samice, którym zamiast wymion poprzyczepiano długie worki, zakończone sutkami z trzciny. Wymiona te napełniali mlekiem i w święta doili i spożywali wśród tańców i skoków. Prócz tego przyprowadził każdy najpiękniejszą i najokazalszą sztukę ze swej trzody, którą żywiono osobno i uważano za świętą. Podług tych to zwierząt odtwarzali oni bożki i ich mleko wlewali do tych worków, naśladujących wymiona. Na obrzędy religijne znoszono wszystkie te bożki do strojnego namiotu, gdzie się schodzili mężczyźni, niewiasty i dzieci, zaczynając tam ruch i gospodarkę jak w jakiś jarmark. Dojono bożki, jedzono, śpiewano i tańczono, czcząc w ten sposób bożki zwierzęta. Jako święty dzień tygodnia obchodzili nie szabat, lecz dzień następny. To wszystko opowiadali oni Jezusowi, pokazując mu swe bałwany. A ja równocześnie widziałam rzeczywisty obraz takiego obrzędu.
Jezus wykazywał im, że takie ich obrzędy są tylko nędznym cieniem prawdziwej służby Bożej i zeszedł w końcu na to, że on sam jest czystym zwierzęciem trzody i jagnięciem, z którego musi się wszelkie pożywienie i wszelkie zbawienie zyskać. Kazał im wszystkie bożki usunąć, żywe zwierzęta włączyć do trzody, a bałwany, o ile jest w nich coś wartościowego, rozdać ubogim, by je mogli zużytkować. Budujcie, mówił, ołtarze i jako dziękczynienie, palcie na nich kadzidło wszechmocnemu Stwórcy, Ojcu Niebiańskiemu. Troszczcie się i proście tylko o odkupienie, a mienie wasze dzielcie między ubogich, w pobliskiej puszczy bowiem mieszka tylu ubogich, którzy nic nie mają, nawet namiotów. Co nie spożyjecie z zabitych zwierząt, spalcie jako ofiarę, tak samo część chleba, nieprzeznaczoną dla biednych. Popiołu z tego rozsypcie na miejsca nieurodzajne, które wam wskazałem, a przez to wybłagacie błogosławieństwo Boże. Tak to pouczał ich Jezus, dodając zawsze objaśnienie, dlaczego tak mówił, potem zaczął znów mówić o królach, którzy go odwiedzli w żłobku. Słuchacze powtórzyli znowu, że słyszeli o nich, jak szli tędy przed 33 laty szukać Zbawiciela, z tym przekonaniem, że przyniosą od niego szczęście i zbawienie, królowie także od tego czasu wrócili i od tego czasu zmienili nieco swoją religię, ale więcej nie słyszano tu nic o nich. Po nauce zwiedział Jezus o otoczeniu pasterzy, ich szałasy i trzody, dawał różne pouczające wskazówki, nawet co do użytku niektórych ziół. Wreszcie przyrzekł im, że przyśle tu później kogoś, który dokładnie pouczy ich o wszystkim. Objaśnił ich, że nie przyszedł na ziemię wyłącznie dla Żydów, jak oni w pokorze mniemali, lecz dla każdego człowieka, którego serce pragnie go przyjąć. Mieszkańcy tutejsi mało wiedzieli o Abrahamie, ale z tego co wiedzieli, utkwiło w nich szczególne poszanowanie i zamiłowanie do powściągliwości. Na trzech młodzieńcach wywarł nowy cud Jezusa z kulą także osobliwszy wpływ. Stosunek ich do Pana był inny zupełnie jak apostołów, byli zależnymi, więc cicho z dziecięcą usłużnością spełniali swoje, nie śmiejąc wtrącać się do niczego jak tamci. Apostołowie byli niejako urzędnikami, oni zaś biednymi sługami i zarazem uczniami. 7. Jezus zbliża się do siedziby trzech królów. W dalszej podróży przyłączyło się do Jezusa około 1200 pasterzy, którzy podobno szli uiścić jakiś podatek, nieśli oni ze sobą ptaki w koszach. Droga była samotna, opuszczona, nigdzie nie było widać mieszkań ludzkich, ale cały szlak znaczony był wyraźnie i nie gubił się nigdzie wśród piasku w pustyni. Znaczyły go z obu stron rzędy drzew owocowych, pokrytych jadalnymi owocami wielkości fig, tu i ówdzie rosły jagody. W kilku miejscach, gdzie wyptał odpoczynek po całodziennej podróży, urządzane były umyślnie kryte studnie obsadzone drzewami, gałęzie drzew złączone były u góry obręczą i opadały wokoło, tworząc w ten sposób naturalną altanę. Na takich popasach nie brakło także miejsc stosownych do rozpalenia ognia. Trafiały się poddasza, służące do schronienia się na noc. Jezus zatrzymywał się z towarzyszami przy takich studniach i to zwykle w południe, gdy upał był największy, posilając się owocami, po czym zawsze oni trzej młodzieńcy myli sobie nawzajem nogi. Komu innemu z towarzyszących nie pozwalał Jezus dotykać się? Młodzieńcy wciąż z nim obcując i mając na każdym kroku dowody jego dobroci, przywiązali się doń z dziecięcą ufnością, a jednak czasem wspomniawszy na zdziałane cuda i boską moc jego, z trwogą i lękiem spoglądali z boku na niego, a potem patrzyli pytająco po sobie. Widziałam, iż nieraz cudownym sposobem znikał im Jezus na jakiś czas sprzed oczu. Po drodze korzystał Pan z każdej sposobności, z każdego napotkanego przedmiotu i o wszystkim pouczał ich w przystępny i zajmujący sposób. Część nocy przeznaczona była także na podróż, wtedy młodzieńcy oświecali latarką umieszczoną na drążku, u góry otwartą, której małe światło rzucało daleko czerwonawy odblask, i wtenczas widziałam spłoszone dzikie zwierzęta. Zatrzymując się na nocleg, rozniecali młodzieńcy ogień, trąc dwa kawułki drzewa o siebie. Nieraz także trzeba było przeprawiać się także przez góry dość wysokie,
ale nie strome, tylko łagodnie się wznoszące. Raz weszli podróżni na pole, zarosłe gęsto rzędami drzew orzechowych, jacyś ludzie zajęci byli zbieraniem orzechów w worki, a był to zapewnie zbiór powtórny. Gdzieniegdzie widać było drzewa, z których liście już opadały, lecz owoce nie były jeszcze zebrane. Na wzgórkach rosły brzoskwinie, to znów rzędy cienkich drzewek i jakieś drzewo, wyglądające jak nasze drzewo laurowe. Nieraz miejsca popasowe obsadzone były gęsto jałowcami, o pniu grubym jak urosłego mężczyzny. W górze sztucznie złączone, zrastały się jałowce we wspólne sploty, a dołem były równo wycięte, tworząc uroczysty moment do spoczynku. Przeważną część drogi trzeba było iść przez piaszczystą pustynię, po czym nadeszły miejsca rozmaitych kamieni. Jedne były malutkie, białe, inne gładkie. Okrągłe jak ptasie jaja, dalej był wielki pokład czarnych kamieni, wydrążony jak bańki. U niektórych otwory były wielkie, jak spore ucha naczyń, i takie zbierano umyślnie, używając je jako mis lub garnków. Ostatnia góra, którą przebywali, zasłana była samymi szarymi kamieniami. Zszedłszy z tej góry, ujrzeli nasi podróżni gęsty szpaler drzew, a poza nimi rwący strumień, spływający uprawną już ziemią. U brzegu przymocowana była tratwa z belek, pospajanych łoziną. Przeprawiwszy się nią na drugą stronę, poszli wprost ku grupie chat stojących w pobliżu. Chaty te o dachach spiczastych, plecione były z gałęzi i wyłożone z zewnątrz mchem. W każdej z nich grupowały się, wokoło środkowej izby, sypialnie, posłania za nimi siedzenia zrobione były z mchu. Dopiero w pewnej odległości stąd stały wspaniałe namioty, większe i trwalsze od dotychczas spotkanych. Namioty te o podstawie kamiennej, składały się z kilku pięter, do których wchodziło się po schodach, umieszczonych z zewnątrz, wyglądały pięknie, jakby jakieś pałace. Schodząc z góry, było je dobrze widać, ale stąd już nie. Ludzie tutejsi bardzo poczciwi, ubierali się suto i okrywali się płachtami na kształt długich płaszczy. Jezus zatrzymał się zaraz obok pierwszych namiotów przy studni, a młodzieńcy umyli mu nogi. Mieszkali zaprowadzili przybyszów do domu, przeznaczonego wyłącznie na gościnę dla obcych. Pasterze odprowadzający Jezusa, złączyli się z nim i wybrali się z powrotem do domu, otrzymawszy na drogę nowy zapas żywności. Okolica ta bardzo przyciągała, zasiana była mnóstwem takich szałasów z mchu wśród pól, łąk i ogrodów. Urocza ta ziemia, a nadzwyczaj urodzajna. Wzgórza pokryte są szpalerami krzewów balsamowych, które nacinają, a płynący, kosztowny balsam zbierają w wydrążone zbierane na pustyni kamienie podobne do garnków. Pola pokryte są wspaniałą pszenicą o źdźbłach grubości trzciny, a także znajdują się tam winnice. Widziałam tu kwiaty niezwykłej wielkości, a między nimi róże, wielkie jak głowa dziecka. Ziemię użyźniają przejrzyste bystre strumyki. Brzegi strumyków obrosłe są krzywami pięknie ułożonymi w szpalery, gałązki ich łączą się górą, tworząc sklepienie w rodzaju altany. Kwiaty z tych krzewów zbierają mieszkańcy, a nawet padłe do wody umyślnie wyławiają sieciami i przechowują. Nad brzeg strumyka dochodzi się przez umyślne przejścia w szpalerach, zwykle zamykane. Mieszkańcy pokazywali Jezusowi chętnie wszystkie płody swej ziemi. Wypytując się o mężów, którzy szli za gwiazdą do Judei, otrzymał Jezus od tutejszych mieszkańców następujące o nich wiadomości. Po powrocie z Judei wybudowali trzej królowie w miejscu, gdzie po raz pierwszy ujrzeli gwiazdę, wysoką świątynię w kształcie piramidy. Wkoło niej postawili całe miasto namiotów i osiedlili się tu wszyscy razem, podczas gdy przedtem mieszkali osobno, daleko od siebie. Pewni byli, że Mesjasz odwiedzi ich jeszcze i na to tylko czekali, bo potem mieli zamiar miejscowość tę opuścić. Obecnie było ich już tylko dwóch, najstarszy Menzor, zdrów był zupełnie. Trokeno, osłabiony nie mógł już chodzić ze starości. A trzeci, Seir, umarł przed kilku laty. Zwłoki jego dobrze zachowane złożone były do grobowca, zbudowanego w kształcie piramidy. W rocznicę śmierci otwierano groby i uroczyście je odwiedzano,
Przy grobach utrzymywano ciągły ogień. Ukończywszy opowiadanie, wypytywali pilnie o Jezusa, o tych, którzy poszedłszy z królami do Judei, na zawsze tam pozostali. Prócz tego wysłali posłów do siedziby Menzora, oddalonej o parę godzin drogi, z oznajmieniem, że według ich przypuszczenia, przybył tu poseł króla Żydów. Z nadejściem szabatu, prosił Jezus, aby jemu i uczniom osobny dom odstąpiono. Ponieważ nikt nie miał tu lamp na sposób żydowski, więc młodzieńcy sami na prędce zrobili jedną, po czym wspólnie obchodzili szabat. Dalsza treść w księdze 46. Katarzyny, Emmerych. Życie i męka.